Witam wszystkich. Sorry, że tak głośno przełykam i piję to, ale taką mam wadę od urodzenia. O, na przykład taki filmik ostatnio oglądałem i mówię, Boże, może teraz to będzie nudne, bo jest późno, ale jak ja to oglądałem, to śmiesznie było. Kawałek obejrzałem. Jeśli będziesz nadużywać seksu, to zostaniesz krótkowzrokiem. Maczeta atakuje, kurwa, hajkoru. Każdy jest po jednym tym. W ogóle to mnie, dobija w tym filmiku, ty piara gotuje, gotuje parówki i je tasakiem miesza w garku. Boże. Najgorsze, że ci ludzie są też złodzi, wiesz jak jest. Dobrze, że napisy są. Zapytaj, jak się czujesz? Popsujcie, panowie. Panowie. Tak się zastanawiam, czy typ, który robił te napisy, przypadkiem nie jest jakimś kryptologiem. Ja nic nie rozumiem, co oni mówią. Kurwa, konferencyjny baton. Jakiś skurwiel pojebany jak kurwa szakal. Spartiatik! Siemaneczko, masz na chipsy. Dziękuję ci bardzo, ale nie wiem, czy widzieliście ten filmik. Taki filmik sobie obejrzałem. Dobra, nie piszcie, że oglądaliście, tylko oglądajcie sobie. No mów. Co się dzieje? Chyba wpadli. Chyba jestem w ciąży. Nieprzewidywalne. Naprawdę? Dobrze słyszałeś. Robiłaś test? Nie. To skąd wiesz, że jesteś? Bo dziwnie się czuję. Ale ja nie wierzę, jak ty mogłaś... Jak ty w ogóle mogłaś... A co, że to jest moja wina? Ja cię nie zmuszałem, sama chciałaś. Ja teraz to ja nie wierzę, no jak ty możesz tak mówić? Jak ty możesz tak w ogóle myśleć? Nie wiem, o co tu chodzi. Cześć, nazywam się Alison. A nie, to potem chciałem z wami obejrzeć. Ale dobra, pokażę wam tylko początek, to się złapiesz za głowę bardziej niż, nie wiem, Palasite, jak się Momo przestraszył. I mam 18 lat. W dzisiejszym filmiku zdemaskuję waszego ulubionego Lorda Crushville'a. Pokażę wam jego bogactwo, którego on sam nigdy nie widział. Przejąłem już jego kamerzystę. Kim tak naprawdę jest kamerzysta? Cześć, jestem Tomek. Dodawajcie do znajomych. Nie mogę, to jest tak... O! Dobra, nie wiem, obejrzmy jeszcze to, bo dodałem, nie pamiętam co to jest. Nie wiem, czemu to dodałem. A, bo to jest to wyznajem, nie wiem, czy wiecie co to jest. Posłuchajmy historii, bo... W ten weekend moja córka Kasia świętowała 5. urodziny. Przyszło może z 20 osób. Radosnych okrzyków było co niemiara. Dzieci biegały po ogrodzie, śmiały się i podziwiały górę prezentów. A co my kupiliśmy Kasi? Długo szukaliśmy idealnego prezentu, aż wreszcie natrafiliśmy na wielką, śliczną lalkę nazwaną Twoja najlepsza przyjaciółka. Nie mogliśmy jej odmówić tego prezentu. Urodziny trwały w najlepsze. Mój kumpel Andrzej, którego córka jest dobrą koleżanką Kasi, gdzieś zniknął. Chciałem z nim zapalić papierosa, bo nie lubię palić sam. W końcu wszedłem do środka. Pomyślałem, że może poszedł do barku w salonie i rozwalił się na sofie z butelką whisky. Ale w salonie też go nie było. Dzisiaj usłyszałem dziwne odgłosy dobiegające z pokoju Kasi. Zmroziło mnie, gdy rozpoznałem jęk Andrzeja. Nieśmiało zajrzałem do środka, a tam... Andrzej uprawiał seks z lalką Kasi w łóżku mojej córki. Zrobił jej dziurę na pupie, wyrzucił nadmiar puchu na podłogę i posuwał ją. Wierzcie mi, w życiu nie widziałem czegoś równie obrzydliwego. Nie wiem, co my oglądamy. Czuję się zagubiony w tym świecie. Ja nie wiem, co się dzieje, to wyznaję, powiem tak, 100% legit, no scam. No przecież, oczywiście.
No Weskus, ja nie wiem, czy ja mogę puszczać, jak się całować z języczkiem poradnik. Psychokapl jakieś. Się boję, że to dostanę banan, jak się mordę se liżą jakiś stary dziad i z córką. No przecież popieprzyło cię. I wtedy nie, mnie brzydzi w ogóle, jak mam to zobaczyć w ogóle. Powoli się zbliżaj. Przechyl głowę. Nie no, ale mrowienie to w jajach jest. Prawą stronę. Zamknij oczy. I dotknij delikatnie. Nie no, Boże. To chyba to jest ten wujek, co chyba tą lalkę posuwał tam w pokoju córki. No i teraz córkę dorwał. Boże, nie, nie będę tego dalej brał. Pieprzony glonojad. Nie no. Ja pierdziele, ty on jej brodę zjada. Nie, panowie. Ja wiem. Ale to jest obrzydliwe i poza tym oni wyglądają strasznie, jak to robią. Wiesz, to wygląda na jakby ojciec z córką, dlatego może to jest takie obrzydliwe, nie wiem. Posłuchajmy sobie tego. Tylko obrazu wam chyba nie mogę dać. Mam taki pewien problem. Moja sytuacja wygląda tak... Nie, bo przecież za takie rzeczy jest chyba ban na Twitchu, to chyba nie będę tego puszczał. Dobra, luj. Same takie rzeczy mają, no przypieprzone to wyznają, gówno zasrane. Czy to wyznają, co wymyślają, co historyjki, a potem wiesz... Jestem gruba, ale znalazłem chętnego na moje tłuste dupsko. No tak się film nazywał u nich, rozumiesz? No naprawdę. Nie no, nie mogę tego przeczytać, to jest tak cringe. Zjadłam Dobra, przeczytam to, ale... Potem się idę zżygać. Zjadłam kawałek mięsa z własnej pipki, kropka. Było pyszne. Nie no, nie mogę te tytuły. No zobaczcie to. Tak się ruchaliśmy, że wylądowaliśmy na pogotowiu. Bezdomny żul przeleciał mnie bez zabezpieczenia. Boże, jakie to jest cringe i obrzydliwe zarazem. Tylko 50 subów na tym zrobili. Gówno. No i to pokazuje, jakim jesteście gównem. Ale nie obrażam oczywiście, kozak pewnie content. Rzeczy, które dziewczyny lubią w chłopakach? A możemy zerknąć, jestem ciekawy. Zwłaszcza na telefonach. Dominika. Ostatnio jeden z widzów poprosił mnie w komentarzu o to, żebym zrobił... Ale dużo lajków. ...była filmik na temat rzeczy, które dziewczyny lubią w chłopakach. Część tych rzeczy dotyczy momentu, gdy chłopak chce przypodobać się dziewczynie, zauroczyć ją, a część, gdy chłopak już jest z dziewczyną w związku. Ale z niej pają? I chce po prostu sprawić, żeby czuła się z nim. Ej, Krzychu, 1, 2, 3, 4, 3, co to znaczy, ale z niej pająk? Zaczynamy! Może to brzmieć trochę dziwnie, ale większość dziewczyn bardzo lubi to, gdy chłopak zaskakuje je takim właśnie przytulasem od tyłu. Druga sprawa. Kiedy chłopak jest naprawdę gentlemanem, gdy otwiera przed dziewczyną drzwi i tak dalej. W dzisiejszych czasach... Przynajmniej nie feministka. Doceń to i zostaw łapkę w górę. Może to się wydawać trochę seksistowskie i niektórzy... Seksistowskie? Jak drzwi otwierasz kobiecie, dziewczynie? No tam zależy. Popijewszyło kogoś? Zdrowo? Na umyśle? To 2014, no to teraz to już na pewno jest seksistowskie, wtedy się tylko wydawało. Mówię, że to jest wymóg, że zawsze chłopak musi otwierać drzwi przed dziewczyną. Mówię tylko, że to jest naprawdę bardzo miło i dziewczyny to bardzo lubią. Panowie, już nie znajdziecie. Teraz otworzysz drzwi, to ci łokcia wypijewszy, bo pewnie trenuje MMA od 4 lat. Więc lepiej drzwi nie otwieraj. W ogóle lepiej siedź w domu. Pajaco, bo ci napije przeona, a ty nie możesz oddać przecież, przykro mi. Takie życie. Jest nam zimno, a chłopak nas przytula lub daje nam swoją bluzę czy sweter. Takie coś w szczególności na nas działa, kiedy nie mówimy dosłownie chłopakowi, ale... Nie no, typiarka nie ma tu bezsensownych rzeczy, Weskus. Według mnie ma takie typowe rzeczy, co się naoglądało w filmach i które są miłe zazwyczaj, jeżeli robisz te rzeczy. Ale to nie jest typowe, wiesz, jak oglądaliśmy kiedyś jakieś typiary tam z Ponków czy z czegoś, co mówiły. Ja nie lubię chłopaka, co mówi tylko o siłowni i ruchaniu. Ale coś tam, nie? I znowu, nie wymagam od chłopaka tego, żeby specjalnie dla mnie zamarzł, ale jeśli jemu jest w miarę ciepło, a widzi, że mi jest zimno, to dlaczego mam je nie przytulić, czy dać mu nie wiem, co to znaczy, że pająki mamy. Gdy chłopak spogląda w oczy dziewczyny przez dłuższy czas. Nawet jeśli to jest jakiś obszar, zdążyliście się zorientować, nie zawsze każdemu podobają się wszystkie rodzaje perfum i że normalnie muszę im zaraz przyłożyć. Nie!
Chodzi mi o takie łaskotki, że już twarzy lub szyi dziewczyny. I jest to szczególnie fajne, w kierunku chłopak dotyka twarzy lub szyi dziewczyny. I jest to szczególnie fajne, kiedy... No macie rację, ona chyba nie miała nigdy. Też Greya przeczytała prawdopodobnie 3 razy. Nieważne. Co ty mi wysłałeś? O, powiem ci, że dobre widoki. Nie no, tego to nie puszczę, łobana dostanę. O kurde, to znowu ten ojciec z Tom? Ty rozumiesz? Nie puszczę tego, bo bana za to dostanę. Ale ten ojciec z tą córką, co liza lise mordy, to ten typ nagrał, jak ona wchodzi po drabinie w spódnicę, w spódniczce i nagrał ją pod spódniczką, taką jej dupę pokazał na YouTubie. Też... On na pewno drzwi nie otwiera. Siedzi sobie z żoną. Ja pierdzielę, nie wysyłaj moich... A, poczekaj, jakiś żart. Z mężem w pokoju, żona na wózku siedzi, jest inwalidą. Ta żona. No i tak, siedzą sobie i ta żona się tak patrzy na tego męża z takim wyrzutem i mówi: ty jesteś... Ciągle się śmiejesz, że jestem na wózku, jestem inwalidą, jesteś taki nieczuły. A może tak się uśmiecha i mówię: no dokładnie, jak twoje nogi. Ja pierdzielę, jakie cringe. Dobra, zobaczmy, no nie wiem, oglądamy jeszcze tego Palasajdo chat. Tak zanim zaczniemy, na pewno... W sensie... Znowu rozprzestrzeni jakieś gówno, tak jak tego wieloryba. I potem ludzie zaczną mówić: ty serio tak jest? Przemieszczać się po Polsce i porywać dzieci, którym wycinane są części ciała, które następnie sprzedawane są handlarzom organów. Czy faktycznie tak jest? Czy jest się czego obawiać? Jak? Nie, poczekaj. To jest w ogóle, nie wiem, porywasz 10-letnie dziecko, powiedzmy. Jak możesz mu wyciąć przykładowo nerki czy coś? Przecież to u dorosłego człowieka nie będzie działało. Przecież to nawet... Co? Nie no, poczekaj, bo przecież początek tego filmu to jest... A ktoś to zjada, a o to oglądamy dalej. Przepraszam, przepraszam. Hej, witajcie w kolejnym odcinku 6.30. Witam was bardzo serdecznie, a internautów przywitały szokujące tytuły takie jak: tragiczny finał poszukiwań. Ciało Krzysia znalezione w jeziorze bez nerek. Przepraszam, że się zaśmiałem, ale... Nie no, ja się zaśmiałem bardziej z tego, jak on to mówi, przysięgam. A to, czy to jest prawda, że tego Krzysia znaleźli, to nie wiem. Jak słuchasz Palasajda, to lepiej zweryfikuj na 45 stronach różnych. 9 miesięcy temu nagrywałem o grupie porywaczy z czarnego BMW, którzy kręcili się w okolicach Torunia. Ale łatwo być Palasajdem. Jeździ sobie jedno czarne BMW po mieście, już filmik na YouTube'a, 1 000 000 wyświetleń, gitara siema. Policja również wypowiedziała się w tym temacie i potwierdziła to, że jest to zwykły fake. Jest to legenda, która jest powielana tylko po to, by było o niej głośno. A na tym busie mówi? Tak na... Porywa dzieci... Pielana jest zmieniana, co chwilę pojawia się coś nowego. Powiedziała się w tym temacie i potwierdziła to, że jest to zwykły fake. Jest to legenda, która jest powielana tylko po to, by było o niej głośno. By było o niej głośno. Tak naprawdę nie ma się czego bać. Nie ma żadnego białego busa. Pojawi się coś nowego, co również będę musiał zdementować. Dobrze, że jest DJ Palasajd, szeryf internetu, który szerzy dobrą nowinę. Dzięki tobie czuję się bezpieczny. Na moim Instagramie, który... I opowiem wam, jak to wyglądało w moim przypadku, jak byłem dzieciakiem z tymi porwaniami i wycinaniem narządów. Myślałem, że mu nerki... Jeżeli materiał wam się... Nie mogę. To w takim razie dobrze, że się zaśmiałem na tym Krzysiu, co mu nerki opieprzyli, no bo to był też fake, tak? Tak. Chcecie mi pisać, że jestem nieczuły. Człowieku, DJ Palasajd mówi, rozumiesz to? Nieczuły jak nogi żony. Boże, te żarty. Nie wiadomo, czy to fake, bo są też skorumpowani policjanci. Możliwe, że ta jednostka policji współpracuje z tą mafią. Pozdro Żyżej. Kubi. Ten to jakby był na miejscu Palasajda, to już by opowiadał. Hitler mieszka w Argentynie. Razem ze świętym Mikołajem. Moja federacja MMA, pokaż. Myślałem, żeby zorganizować takie coś. Poczekaj, on organizuje MMA? Jezu, ile on federacji ma federacji MMA.
pierwsza gala będzie 22 czerwca 2018 roku o godzinie... Kiedy? A! O Jezu, widzisz to? Ty dał sobie 5 dni na zorganizowanie gali MMA. Ty box de luci od niego. Co tu się w dupę dzieje? Się nad tym napracowałem. To jest jakiś ironiczny film. Ty, ale sprzęt naprawdę ma lepszy niż ja. Słuchajcie, mój tata nie ma czasami nawet czasu, żeby ze mną porozmawiać, żeby się do mnie odezwać. Cały czas pracuję, jak nie w pracy. Tato, obejrzyj ten film. Proszę. Udostępniajcie, żeby tata... Nie, przepraszam, to smutne jest. Nie, dobra, poczekajcie. O ja pierdzielę. Ty, ta gala jest w jakimś UFC 2018? O kurde, ale plot twist. Ja pierdzielę, ty se Grę o Tron oglądasz? Weź sobie pooglądaj Kubiego. Boże, Kubi jest geniuszem marketingu. Przestać plagiatować tako? Przepraszam cię, mordeczko. Właśnie zerknąłem w Wikipedię na telefonie. I moje lico blednie. Ale to dobrze, bo ludzie zaczynają oglądać filmiki Full HD na YouTubie i mają po 23 tysiące wyświetleń. Będzie dla dziecka, które jest w drodze, 300 zł. Mam nadzieję, że nie przepije. Hej, siemanko, ziomeczki, ja jestem Kubi i dzisiaj witam was w odcinku poradnikowym. Jak wykupić pay-per-view legalnie na galę KEF1. Wracam na YouTuby. Teraz troszeczkę, jeszcze będzie chwileczkę przerwy, ponieważ KEF2... Wraca na YouTuby? Przecież w poprzednim filmie w sumie reklamował galę wielką. Nienormalnie. Już za niedługo. To jest już nasza stronka, pięknie, wszystko ładnie gra. Właśnie teraz słyszycie panów robotników. W ogóle co to jest za rozwinięcie, to gala KEF? Nie wiem, jakie jest rozwinięcie, jestem bardzo ciekawa. Co do sponsorów KEF, no to mamy jeszcze sponsorów. To zdjęcie swoje dało, jaka jakość. Transmisji, takich jak ViviStream, takich jak Kubi, firma KMAG, firma Kubi Design Style, to jest część mojej firmy. On ma firmę? To jest nawet do przodu przede mną. Jest również sponsorem transmisji. Jezu Chryste, Kubi. Świetnych prawników, mają naprawdę świetną władzę. Bardzo wam ich polecam. Żadne jakich dane z waszego konta albo... Ja pierdzielę, ty on za... Co? On jakiś... Boże, przecież ten dzieciak wie więcej ode mnie. Ja mam porażenie jakieś umysłowe. Nic nie wypłynął, to jest nie wyłącznie wasze konto i... Dobra, ile kosztuje ta gala? Logujecie się, możecie odstąpić od umowy. Kurde, czwórkę. Ale z taką galę obejrzą. Za transmisję, to możecie po... Ty, ale dzieciak? Powiem wam tak, ty sobie myślisz, że debil. Ale zobacz, co on robi w takim wieku, ty. Gale KEF w UFC na PlayStation i jeszcze na tym robi hajs. Ty, w wieku 10 lat zarobić, to jest niezłe osiągnięcie. A, jeszcze top ten KEF moment, zobaczmy. Najlepszy moment. Ale moment. O kurde. Dobra, zobaczmy top 1 i go. Gierka. Ładnie. Boże, będę śledził i zobaczymy, czy dalej się będzie rozwijała gala. Mam nadzieję. A może sponsorem zostanę. Mam akurat 5 zł w portfelu wolne. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś? Dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby. Dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.